Kim są święci? Według Biblii święci to osoby, które zaufały Jezusowi i idą za Nim. Biblia używa takiego języka nowonarodzeni, tak? A więc ci, których serca są przez Boga przemienieni, są święci, ponieważ są własnością Boga, są oddzieleni dla Boga. Tak więc każdy chrześcijanin, i tu mówię chrześcijanin nie kulturowo, ale mówię bardziej chrześcijanin w sensie biblijnym, a więc ktoś, kto idzie za Bogiem, jest osobą świętą. Chodzi o to, żeby nasze czyny zaczęły być takie, jakimi jesteśmy, a więc skoro jesteśmy święci, ażeby nasze czyny stawały się godne życia osób świętych, a więc żeby moralnie były coraz lepsze. I ten proces cały takiego wzrastania, stawania się coraz lepszym chrześcijaninem, coraz lepszą osobą, nazywamy uświęceniem. Ale Bóg już dał nam ten status osób świętych. Jesteśmy świętymi i dlatego powinniśmy żyć jak osoby, które są święte.